duży i mały świat! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jutro jedziemy do Tajlandii i Kambodży. Znaczy na początek do Tajlandii. A później do Kambodży. Kończę się pakować i nie mogę się doczekać tego wyjazdu po prostu. Nie wiem, czy w nocy dam radę zasnąć. Może będzie, pewnie mi się to będzie śniło. Mi też. No, mi się pewnie też. I ja już nie mogę się doczekać. Jutro koło południa wyjedziemy do Warszawy na lotnisko, bo tam mamy wylot. I właśnie nie mogę się doczekać. Wtedy wyjdziemy do lotniska, oczywiście jakieś tam odprawy i w ogóle. Ciekawe, czy zasnę w samolocie. No pewnie tak, bo to będzie tak już trochę później. I, no, będzie... i będziemy spać w samolocie? Tak. Z nocy? Tak. Aha. Bo będziemy tam bardzo długo lecieć. Samo. Na początek z Warszawy do Dubaju 5-6 godzin. I tam w Dubaju mamy 5 godzin czekania, czy przesiadki takiej, bo będziemy się właśnie przesiadać i tam będziemy trochę czekać, może coś, pewnie będziemy strasznie zmęczeni, nie wiem, czy pewnie będziemy strasznie zmęczeni, bo będzie wtedy noc, ale wytrzymamy, prawda Misia? No. A ty zapinasz już walizkę? Tak. Poczekaj, pomogę ci trochę. No, sobie zapnij. I właśnie tam będziemy i później tam z Dubaju, z lotniska lecimy do Tajlandii, do Bangkoku, też 5-6 godzin. I w Bangkoku będziemy jechać do naszego hotelu, a później, dwa dni chyba później, będziemy jechać pociągiem do Kambodży. Jechać. Pociągiem. Pociągiem do Kambodży. Ale w Tajlandii też coś widzi. Wszystko, że pewnie jesteście ciekawi tej podróży, wszystko będziemy wam nagrywać. A więc nie bójcie się, że czegoś nie zobaczycie, bo większość rzeczy oczywiście zobaczycie. I teraz na tą podróż specjalnie mamy koszulki. Tu jest, nie wiem, kogo to moja, czy to Misi, bo ja... W naszym kanale. O, to moja. Dzieci mają białe i to jest moja. Z takim naszym logo. I tutaj jest, jest Misi. Moja. Sobie. I mam nasi udaną. Rodzice też mają. Nie wiem, czy to mamy, czy taty. Tu jest jedna. Ups. I tutaj jeszcze druga. O, czyli to jest mamy, a to taty. I tutaj dla jednego wujka Adama i wujka Alberta. I dorośli mają czarne, a my mamy białe. Właśnie spotkałam się z tym wujkiem Adamem i wujkiem Albertem. Wujek Adam prowadzi kanał z raport z państwa środka, a wujek Albert raport z Kambodży. Wujek Adam to właśnie zapraszamy na ich, zapraszamy z Misią na ich kanały i wujek Adam to ten wujek, u którego byliśmy w Chinach dwa razy i tam było super i teraz też przyleci do Kambodży, a więc będzie ekstra. Ale czy to do Kambodży? No wujek Adam też będzie, przyleci z Chin. A wujek Albert? No wujek Albert tam mieszka. No? Ale nie będziemy widzieć z wujkiem Albertem. No. I wtedy było w Chinach super, więc mamy nadzieję, pewnie tak będzie w Kambodży i Tajlandii będzie. Z ekstra w Tajlandii nie będzie żadnego z tych naszych wujków, ale w Kambodży tak, w Tajlandii będziemy krócej. W Kambodży, w Tajlandii. Widać cię w ogóle? Misia się położyła. My po prostu uwielbiamy podróże i wiemy, że Kambodża to całkowicie inny kraj niż Chiny, bo w Chinach są różne wieżowce takie, bogaty to jest kraj w ogóle, a Kambodża to taki biedniejszy, niektórzy tam mają takie chaty z, nie wiem, takie metali. Tutaj jestem, chyba mnie nie widać. I
i u wujka Alberta, jak oglądałam filmik z raportu z Kambodży, to widziałam, że tam taki jego kolega, to on ma taki zblach dom i to miał wcześniej inny, mniejszy, bez ogrodu, a teraz ma większy. I z tego się bardzo cieszy, bo to jest największe marzenie jego było, a więc to w porównaniu z naszymi domami to jest całkowicie coś innego. I mały. Spotkamy się tam z dużą ilością dzieci i one są tam biedne, nie mają tak pieniędzy. No rodzice. I nie mają zabawek. No właśnie, i właśnie my wpadłyśmy na pomysł, żeby im coś kupić. Byliśmy w sklepie i kupiliśmy im jakieś skakanki, puzzle, gumy do skakania, skakanki. No, to już mówię. Tak, jakieś tam kredki, zeszyciki, co tam jeszcze? nie wiem, jakieś samochody? Nie, czy w końcu, bo my byliśmy tak. Braliśmy dużo rzeczy, że już w końcu nie pamiętam dokładnie, co my wzięliśmy. A wzięliśmy takie piłki, które są takie płaskie. Dopiero tam sobie nadpompują, bo nam się nie zmieścił do walizki, bo musimy wziąć mało rzeczy. Bo. A co, jest dużo? Tak, ale nie chodzi o to, bo będziemy ta podróż pociągiem do Kambodży i tam by nam było ciężko zabrać tyle walizek. A więc bierzemy mniej i te dlatego takie piłki też płaskie, a nie jakieś takie ogromne, na przykład jak Misia tam się bawi. A te właśnie o to mamy tam jeszcze trochę swoich zabawek, właśnie przebrałyśmy takie małe, które nie są zepsute, są ładne, a ja mam piłkę bawimy do skakania. My się nimi nie bawimy, ale tego nie oddajemy, piłki. I my się nimi właśnie nie bawimy i to dzieciom się spodoba. Nie wiem, ja mam jakiś naszyjnik, którego nie noszę, albo jakiś mały zabawkę, której się nie bawię, tak samo Misia. I ja się nie bawię takim pieskiem i dwoma takimi pieskami. No, jakimiś tam, Misia mówi, takimi mniejszymi zabaweczkami, bo nie możemy wybrać jakichś ogromnych, jakichś... Nie wiem, mamy tego bardzo dużo, jakieś zeszyciki, które nie są porysowane, jest tam dużo kartek i w ogóle chyba nawet nieużywane. A mamy dużo innych, więc dzieciom się na pewno spodobają. A więc to są te nasze koszuleczki i... Oddam swoją koszulkę. Dziękuję. Właśnie tutaj mają taki inny trochę nadruk, te czarne są takie... Te są takie bardziej płaskie, te jak tak normalnie na koszulce, taki ma dotyk, a to są takie jakby, jak powiem, tutaj musieli wprasować coś. A tutaj takie nadrukowane. Wprasować? Ano. A to? O, nadrukowane. A tutaj taki inny dotyk, prawda, Misia? Tego i tego. Oj, gdzie ty wchodzisz? No i właśnie my będziemy się teraz kończyć pakować. No. A my już chyba się rozpakowaliśmy. Jeszcze ręczniki, no i te koszulki. A więc jeszcze nie wszystko. Może chyba pewnie coś jeszcze będziemy musieli dopakować. No. Właśnie tam będziemy wam wrzucać dużo filmów. I zawsze, gdy będziemy mieć dostęp do internetu w Kambodży lub Tajlandii, to oczywiście wrzucimy wam filmik z podróży i żebyście wiedzieli, jak to było. I ciśnijcie przy subskrypcji, jeżeli zasubskrybowaliście dzwoneczek, będziecie wiedzieć wtedy, kiedy jest pierwszy filmik z Kambodży i na pewno go nie przegapcie. No, subskrybujcie i komentujcie. Pa! Jeśli wam się podobało, to dajcie tiktaka z dule. Tiktaka w górę prosimy. Pa! Dziękujemy. Zapraszamy na filmiki z Tajlandii i Kambodży. Pa, pa.